Wtorkowy mecz Dekurglasu z mistrzem Polski Dartą Bogorią Grodzisk Mazowiecki nie poszedł po naszej myśli. Podopieczni Michała Dziubańskiego ulegli swoim rywalom 0-3. No cóż, do końca nam ten mecz nam dzisiaj po prostu nie wyszedł, nie zrobiliśmy tego jak powinniśmy i do końca no nie jesteśmy dzisiaj zadowoleni z tego, co pokazaliśmy przy stole. No nie było tak po prostu, nasza taktyka dzisiaj po prostu nie była na najwyższym poziomie, nie zrobiliśmy po prostu tego, co trzeba i to ma miejsce, odzwierciedla się po prostu w wyniku. No dzisiaj Bogoria była po prostu lepsza. Co możemy zrobić? Zrobimy wszystko, żeby wyciągnąć wnioski po tym meczu i po prostu no, musimy podnieść swój poziom sportowy na wyższy poziom, żeby odzyskać tytuł mistrza Polski, żeby bić się o tytuł mistrza Polski, dlatego no, pierwsze koty za płoty i od jutra zaczynamy nowy dzień, wnioski do pracy i już na kolejnym meczu w Białymstoku będziemy chcieli zagrać o wiele lepiej i przywieźć do Działdowa 3 punkty. Dziękuję jeszcze raz dla kibiców, którzy nam dzisiaj nas jak zwykle mocno wspierali. No trochę zawiedliśmy po prostu i no, jedyne co mogę zrobić to powiedzieć, że idziemy do pracy i za 2 dni w Białymstoku walczymy o 3 punkty. I no, musi być lepiej po prostu. Ten klub wymaga tego, żebyśmy grali jeszcze lepiej i tak to zrobimy. W pierwszym pojedynku Japończyk Takuya Jin zwyciężył Jakuba Dyjasa 3-0. Później Miłosz Redzimski triumfował z Duńczykiem Jonatanem Grotem 3-0, a na koniec Grek Panagiotis Gionis ograł Japończyka chińskiego pokodzenia Kaya Konishiego 3-2. Dartą Bogoria z kompletem 9 punktów prowadzi w tabeli rozgrywek.